Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze przed tym odcinkiem i tego nie przełączaj mi kurwa, bo ci zajebie. Na K-Dropie z kodem taku 5% bonus do ładowania, super sprawa. Użyj se i miej. Na razie. Ktoś porwał Judy tak w skrócie. Skopał ją tak, że połamana Jezus wylądowała w szpitalu, nic nie pamięta i no rozumiem, zgłosił na policję, że Spencer ją katuje i przemoc facie. To za pan jest znać. Twarda. Ja nie poznasz. Kogo, mnie? No? Widzisz? Bo ja potrafię się kurwa maskować, jestem jak jebany agent. Tajny agent. Wystarczy się kurwa przebiorę. Dobra. Kogo podejrzewamy? O co? Kujczak, jego kobita, siwa. Ewa McCarrot teraz jeszcze wpadła na listę. Był taki podejrzany gruby, jak się za nim puściliśmy, to wyskoczył z czerwonego parkingu z dachu i nie żyje. Ale nie żyje, że nie żyje? No, wyjebał orła. Aha. Łeb mu się przestawił jakoś dziwnie. Prawdopodobnie złamany kręgosłup, coś tam. Kto jeszcze jest podejrzany? A, taki stary dziadziuś. Trochę jest. Dużo tych podejrzanych. To jest długa. No to wszystkich trzeba i tak złapać i przepytać, więc... Wiecie, ja mam metody na pytanie, tylko byśmy musieli mieć... Kurwa, nie chciałbym komuś nogi uciąć piłą łańcuchową, kurwa, kto jest niewinny. Znaczy chciałbym, ale... Nie, w tym mieście. Nie wiem, te miasto kurwa, na to nie zasługuje. Medyczka mi mówi, kurwa, że kamera była przekręcona w jedną stronę. Ale która? Kurwa, łeb. A może skorumpowana jest szmata, jej łeb przekręcę. Jak się, no, która? Właśnie. Kamila, kamera. A to jest szefowa, to nie, to raczej nie jest skorumpowana. Ale która kamera? Gdzie kamera była? No, na podjazd do szpitala. Ponoć była przekręcona w jedną stronę i nie widać, kurwa, kto przywiózł Judy. Nie wiem, coś mi tu kurwi. Ktoś na całe, na czarno ubrany przywiózł Judy na szpital. No a policja nie ma numeru telefonu, z którego widzę, została zgłoszona ten? Ale nikt nie został zgłoszony, nic. Ona po prostu, ktoś ją przywiózł na szpital. No dobra, ale zgłosili ciebie na psiarnię, kurwa, że katujesz dziecko. No to ponoć anonimowo. No dobra, ale numer jest. Niby jest. No to prosta piła. Trzeba porwać psa i się dowiedzieć. Zamiast, kurwa, szukać tropów w dupie. Ajcie. Nie, no, ale widzieliśmy ludzi, którzy odlatywali z nią helikopterem, nie? Między innymi ten dziadek. Znaczy, widzieli. Między innymi gruby. Ale mniej więcej przed tym, jak się to stało, tak? Tak. I jeszcze, młody, powiedz o tym planie, który ten... I Sonia, powiedz o tej siwej. A! O tej krótko nacięto, nie? Tak. Na Burger Show... Byłyśmy na jodze. I do końca słucham, ale ty chyba, Spencer, wpadłeś na genialny pomysł porwania, nie? No bo ty. Tak, znaczy ja taka powiedziałem. Po części, no. I potem, kurwa, wszyscy zaczęli to ciągnąć dalej i... Ta siwa tam z nami stała, nie? I też chciała ją porwać i nagle się wycofała i wyszła. A ona się boja z Kujczakiem, więc to wszystko tak. Jest w stylu Kujczaka, tak. No generalnie jebie Kujczakiem, no. Kujczak ogólnie jebie, ja bym Kujczaka odpierdolił. I nagle połowa problemów z miasta by znikła. Ale to nie jest takie proste. Chłop już wczoraj ze mną gadał coś i zawijał takim tematem, mówi do mnie, ty wiesz, że już Mokotowskich nie ma i nigdy nie będzie i ten, to że silny chodzi ubrany jak Mokotowscy nie znaczy, że oni są. Gadaliśmy sobie o żarciu, a chłop nagle mi o Mokotowskich wyjeżdża, nie? Więc on kurwa kręci na chuju i śmierdzi. 100%. Możemy bardzo szybko sprawdzić, czy Kujczak to zakłamał. Przypierdolmy drive-by'a w Burger Shota i zobaczmy, jak szybko Mokotowscy się tam zjawią z bronią. Kurwa. Drive-by'a? Mhm. Przejeżdżasz w sumie? Aż w lokal, kurwa, jak są klienci, wszystko. Bierzesz furę, kurwa, z rozsuwanymi drzwiami i jazda. No SUV wystarczy czarny. Przebrać się, kurwa, wjeżdżasz, odjeżdżasz i zostawiasz dwóch ludzi, kurwa, w cywilu w środku i obserwujesz sytuację. Wiesz, no adrenalina dzisiaj się przyda, bylebyśmy nie zginęli. Chociaż tam na tym Burgershocie pamiętam, że widziałam właśnie tą ekipę całą. No nie mogą wszyscy być powiązani, nie? Ale nie muszą. No na przykład jak ja poleciałam kupić, pamiętam, trzy burgery, to gdyby nie ten cały Kujciak, który kojarzy mnie z Charlotte, to by mi nie sprzedali, nie? Więc on tam coś, kurwa, rządzi tym trochę. On jest kierownikiem tam, pod szefem. Szef jest i potem jest on i Sky. Czemu by ci nie sprzedali? Sonia... Co, jeszcze raz? Czemu ci nie mówisz, żeby ci nie sprzedali?
No bo kasjer wytłumaczył, że farmerzy za dużo bierzą. Biorą. Można spróbować. Dobra, jedziemy na ten szpital. No ale jak tam nie ma kamer? Może coś się znajdzie, może w chuja leci. No to jedziemy. No to jedziemy, no co? Zawsze, słuchajcie, zawsze możemy zrobić tak, zerknijmy na kamery. Słuchajcie, zerknijmy na kamery sami, rozejrzyjmy się. Jak będą kamery na wjazd, wjeżdżamy kurwa do IMS-u do środka. Dwóch zagaduje kurwa IMS, a trzeci się wkrada do bazy danych i kurwa zapierdala kasety wideo. Można. Dobra. To widzimy się pod szpitalem. Co ona kurwa pierdoli? Zobacz, do góry. O kurwa. Dwie. Ale popatrz na tą po prawej stronie. To się obrócił. Nie, zobacz tu. Nade mną. No to kurwa zerknij tutaj do góry, a nie patrzysz na tą jebaną dziwkę. Zobacz. A. No i wszystko. Idealnie. Więc teraz tak. Ona... No kurwa czekaj, bo aż muszę zerknąć. Ona ma... Czy idealnie na wejście jest? Nie do końca. Ale zaraz poszukam. Na wjazd na pewno, będziemy widzieli samochód. Tablica rejestracyjna też powinna być. Zaraz zobaczymy ten. Zaraz zobaczę jeszcze inne kamery, przejdę się, porozglądam. No jest jak jest, nic się na to nie poradzi. Czasami tak bywa. Kto, mnie? No. A wy gdzie jedziecie? Ja dalej ją oprowadzać po mieście, a ty chyba na burgera, czy nie? Czy gdzieś jedziecie? No, ja na burgerkę jadę. Chyba nie. Jedna jest na zewnątrz tutaj, a druga jest w środku. Od razu przy wejściu kurwa. Będzie widziała... No to w środku powinna widzieć, a on z nią poszedł już. Ale po co, po taśmy? Czy jak? Nie wiem. Chodź. Zobacz za nami. No i wszystko. Zobacz. Tam. Też powinna widzieć. Nie na wejście. Mhm. Dobra, jedna jest na wjazd na pewno, będzie widać samochód, powinno. A druga jest na wejście do Basi. I widać z przodu i z tyłu chłopa. Może jest to, że nikt nie widział, nie? Spoko, kamery widziałem. Nie działają. Jak to nie działa? A ta nad recepcją też nie działa, tak? O. No. Wszystkie nie działają? Tamta też nie działa, tak? Jak to kurwa nie działają? Po co pani mówiła, że obrócili? Dobrze. Nie ważne, patrzcie. I jak udało się panu coś znaleźć? Nie, niestety obraz jest zamazany. A czy ta osoba, która odbierała ją od tego mężczyzny, to widziała go? Miał jakiś taki szczegółowy opis, czy nie? No, całe na czarno. Tak, może wejść. I nic poza tym, auto? Nie byli auto. Nie wiem, wiecie co, czasami na szpitalu ktoś łapnie językiem zbyt głośno i to jak coś usłyszę, coś będę wiedziała, to dam wam znać. Halo? Halo? Co się dzieje? No? Nie jedź na Cayo Perico. Czemu? Choćby nie wiem co. Zaufaj mi, muszę kończyć. Dziwne. Dzwoni do mnie Leti i mówi, nie jedź na Cayo Perico, choćby nie wiem co się działo, zaufaj mi. What? Brzmi jak Bejta. Brzmi jakby ją... Nie wiem. No brzmi jak Bejt, kurwa, tak szczerze. To czemu kurwa tak napisała? Też. Lecimy na Cayo Perico? Znaczy, no nie miałem cię, widziałem jakieś z tym Trevorem. No oni polecieli ogólnie z tym Trevorem, bo jak ja ją zawiozłem na samolot, na Cayo Perico. I z jakimiś stopami. To raczej... To wymałem tam jest. Co, jedziemy? Okej, chuj. Szybka decyzja, bo kurwa sam nie wiem. Chcesz tam lecieć? No nie wiem kurwa, dziwnie to zabrzmiało, dziwny był ten telefon w kurwę. No to go. Nie leć na Cayo Perico, choćby nie wiem co się działo, muszę kończyć, na razie pa. Tak wyglądała ta rozmowa. Może nie, próbuję cię od czegoś... Nie wiem, chronić czy cokolwiek. Ale kurwa, ale przecież czemu? Nie poleciałbym na Cayo Perico. No właśnie, też o co. No ty w sumie często tam bywałeś. I może ten. Ogólnie. Czekaj, no. Może ona ten ci. Tak, bo wiesz, że ona tam jest, no to może byś chciał polecieć do niej na przykład.
Przecież ją odwoziłeś, żeby poleciała na kraju. No tak, no kurwa, właśnie. Nie. No dlatego ci dzwoni, żebyś nie jechał do niej na przykład. Myślę, że nawet rozsądniej będzie młody, żeby jutro tą siwą nagle z pizdy złapać. Tym jak dziada, słyszę, nie? Że ten wojsk się kurwa buguje 40 raz z rzędu. Ja wiem, który to jest, jakby żeby nie było kurwa niedomówień. Będą chłopaki ode mnie. No jutro dopiero będę po 23, dlatego chcę tutaj. No to się, ktoś się dziada przetrzyma spokojnie. Chyba, że chcesz to dzisiaj ogarniać, ale teraz to będzie, wiesz, podejrzane, nie? No spokojnie, zawsze można mu wsiąść do samochodu, kurwa, kiedy będzie siedział. Jedziesz kurwa albo nie żyjesz. Na mechaniku? Okej. Okay. Kto to? Kujciak. Nie wiadomo. Jesteśmy bez masek. Czyli oni też jadą na kaję, tylko widzieli nas w samochodzie, nie? Ty! Ona mi dzwoniła nie jeźdź na Cayo Perico pod żadnym pozorem, a później, a wcześniej mi mówiła, że ją kujciak chce zatrudnić do Burger Shota. Czemu on zawsze czuje? Z czym? Z moim niskim lotem czy z tym Cayo Perico? Z tym Cayo Perico, z lotem to nie. No spokojnie, przelecimy nad... Będziemy latali nad i obserwowali się. Czy wiesz, latali nad, latając nad, ale jakbyś tam, nie wiem, coś się działo, nie mówię o strzelaninie, tylko jakiejś ważnej rozmowy, to... Wiemy, że tam leci ta siwa, nie? To co, czterech hitmanów leci na Cayo Perico, żeby porwać siwo? Rozstrzelać resztę? Ty, ale w sumie uprowadzenie jej samolotem to nie jest głupi pomysł, bo nie mogliby za nami się puścić. A jakby się puścili, to bym ich zgubił, kurwa. Akurat w tym jestem niezły. Znam triki. Wszędzie. Zgaduję pewnie przy tym... przy tej imprezie. Czy tam jest takie miejsce imprezowe? To są trzy osoby. Może wylądujmy gdzieś ta, na wyspie. A że gdzieś ten, tak... No i zobaczymy gdzie pojadą. O, musielibyśmy samochód za jakiś znaleźć tutaj. Jak Leti wygląda? W sensie ubranie? No ten biały taki jej żakiecie chyba. Aha, to co zawsze. Znaczy ja tu wyląduję, kurwa te samoloty tak średnio hamują. Ale ja, jak się uprę to wyląduję. I to nawet w razie przelećmy i zobaczmy, czy ktoś gdzieś nie stoi. Tak, namierzmy ich na początek. Takie. Tam jest samochód, co już widzę. Kurwa. To nie wiem. Do kogo zająć. O! I chuj. Idealnie między dwoma sosnogami, kurwa. Łatwiutko. Dobra, zapierdalamy. Dobra. Po cichu. Ty, tam są psy. Co? Tam jest pies. Gada przez telefon z kimś. Ale w mundurze? W mundurze. Jest tam pies na 100%. Tylko pytanie jaki? Wysłałem ci parę zdjęć. Tak, widziałem. Rozpierdala. Kurwa, tam jest kurwa cała śmietanka. Ta burgerowa kurwa. Ta siwa, kuj, pies, Leti. A myślisz, że kurwa mogą chcieć ją kurwa przeciwko nam nastawić? Mhm. Pojechali gdzieś. Oni pojechali, a ci odlatują. Kto odlatuje? Burgerowi? Chyba kujczak, burgerowa siwa, chyba kujczak, gość w niebieskiej bluzie. I nie wiem kto jeszcze, być może pies, może lecą go ten odstawić. Okej, okay, możemy się na nich zaczaić, jeżeli wrócą to ich ten. To ich zwiniemy. Mhm. Kurwa, szkoda, że nie wiemy, co to za pies. Dobra, wracamy do fury. Zbierz wszystkich. Te osoby na krosie, jedno pełne auto ludzi wyjechało. Nie. Idź na pakę, bo ja mam białe spodnie. I kurwa, zobaczę z daleka albo coś. Albo mnie ogólnie zobaczą. No to wyjechali gości z tego. Ta kujczak, prawdopodobnie tak się wydawało. Niebieski, jakiś ubrany. To siwa. Się teraz wróciła? Nie, chyba nie. Teraz tak, oni polecieli stąd. Jeżeli mogli lecieć odwieźć psa, no ale nie wiem, kurwa. Tak mi się wydaje. Jeżeli polecieli odwieźć psa, to możemy się zaczaić na nich i tu zawinąć, kurwa. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Tak czułem, że będziemy musieli ją rozjebać, małpa. Wiesz, to jest... Lepiej, no najpierw się dowiedzmy, co ona tu w ogóle, kurwa. No wiem, no świruje, no. Powoli. Ale pewnie jakieś konszakty, kurwa.
Stąd będziemy mieli idealne miejsce do ataku. Ja to ogólnie bym im zajechał tylko drogę. Tylko, że może być tak, że ktoś po nich przyjedzie. Tak, no właśnie, na pewno ktoś po nich przyjedzie, dlatego jak ktoś po nich przyjedzie, to my musimy wylecieć wtedy. To pochowajmy się gdzieś tu, co? To jest dobre miejsce. Zdjąć tych, co mają po nich przyjechać i my ich odbierzemy. Też opcja, a jeżeli oni już wylądują? Lepiej po prostu wejść do hangaru? Nie no, bo jak samochodem przyjadą tutaj, a oni ten, no to wiesz, kurwa. Nie podasz wszystkich, za dużo ich. Zależy ile ich przyjedzie, bo jak przyjedzie, to łatwo. Samolotem przyleci trójka, jest prawdopodobieństwo, że przyjedzie jeden. Chyba, że do samolotu się schowamy, na pasażerów. Ale jak oni wrócą i będą chcieli lecieć, to jest przejebane. Kurwa, no to... To lecimy z nimi, nie? Dobra, mam plan. Ten samolot nie byłby głupi. Ustawmy się, no to nie jest głupia opcja. Ja bym tak. Furę podstawić tu za te budynki, co byliśmy. Tutaj bym stał tą furą, bo jej nie widać. I jak przyjadą, to wtedy desant stąd, plus jedna osoba w samolocie będzie schowana. Możemy tak zrobić. Kto leci? Młody leci do samolotu. Dobra. Skitraj się dobrze. Szczerze, to ja bym poddawał tych, co są. Jeżeli ci nie przylecą, to zgarniamy tamtych. Mhm. Znaczy, ja wiem, kto tam jest na pewno. Jest Letty, jest Trevor, są trzy dupy inne. No to co one zrobią? Wjeżdżamy tam i wiesz. Trevor da zakuchkę w łeb, bo nie chcę się z nim gadać. Co? Trevor da zakuchkę w łeb. Ja mam 10. Ty pierdolony komandos, kurwa. Przydorny, zawsze ubezpieczony. Ale z drugiej strony myślisz, że wzięliby kurwa od razu Letty na takie coś. A ona tu chciała mnie zabrać, stary. Mieliśmy tu jechać rekreacyjnie, stary, nie? No ale tu pies jest, kurwa. Chyba mnie nie chciała wystawić. To miała też, chyba zrobiłem już. Już jest późna godzina. Znaczy, no nie no, jakby chciała mnie wystawić, to by tu kurwa była cała armia psów, mi się wydaje, nie jeden. Już dawno by cię wystawiła. No albo jakby mnie chciała wystawić, to bym niedawno wystawiła, to też prawda. Ale coś śmierdzi, kurwa. Nie wiadomo, czy nie chcemy iść zrobić bani, żeby coś na nas mieć. Myślicie, że to wrócą? Ja obstałem, że tak, ale... Chociaż w sumie może coś obgadali, ci polecieli, a ci zostali, kurwa. Zawsze możemy podjechać w drugie miejsce i obczaić, nie? Ja bym tu jeszcze poczekał 5 minut. Nie wiem, czy nie lepiej wrócić do miasta, jak tu jest część, i zgarnąć siwą i kujczaka. Mhm, no też jest opcja. Nie no, ja bym nawet przepytał tą część, póki już tu jesteśmy. Tak, tutaj nie ma opcji ratunku, nie dolecą szybko, jak w razie... To musimy im telefony pozabierać, że dopóki nie wrócą stąd, to... No i wyjebać, opony w samolocie i chuj. Jakby psa mieli odstawić, to mi się wydaje, że już by powoli lądowali. No, jakie mamy szanse, że przylecą? 50 na 50. Chociaż pies mógłby sam odlecieć teoretycznie, bo oni by się zmieścili do jednego. Myślę, że maksymalnie jeszcze jakieś 5 minut. Tak. Ewentualnie na nich się możemy zaczaić w samolocie. Ty, na nich się możemy zaczaić w samolocie i czekać, aż przyjdą. Tylko kurwa, ile to może trwać? Będziemy się bronić. Nie no, gdzie chujciak, kurwa, może z pisiorka jedynie postrzelać. Nogi. Ja bym i ten samolot schował, w razie gdyby chcieli odlecieć, to nie będą mieli samolotu, jeżeli byśmy się z nimi minęli. Najlepiej go rozjebać? Podpalić możemy, no. Mam kanister, ale nie napełniony. Oj, kurwa, z tym podpalaniem to tak, kurwa... Jak strzał oddamy po oponach, a zapalniczkę to... masz? Mam. No to co się kurwa obejtujesz? Wyskakuj. Pierdolimy się tym do wody i tyle. Nie mam benzyny w kanistrze. Macie kanister z benzyną? Ktoś? Coś? Nie. Weź to do wody i chuj. Nie możesz ten bak pierdolnąć, żeby się wylało? Dobra, no kto będzie szukał samolotu w takim miejscu? Mogę prowadzić? Tak. Młody, dawaj do tyłu. No, muszę te spodnie ukryć, fuj. To
wszystko świetnie. No panowie, klamę w dłoń. Ilu ich było? Z 7? No kurwa. Więcej niż... Zastrzelaj niepotrzebne. To 4 i 2 na motorze. Ja nie jestem pewien, czy 4 było w aucie. Czyli Montana nie wrócił. Policja nadal tu jest. Co? A co kurwa szef policji robi na kaja? Z jakimiś kurwa... Z Kujczakiem. Z Kujczaka nie ma tu kurwa przecież. Nie? Ale był. No to on wrócił, tak? Aha. Dobrze kurwa po zdjęciu tak mówię, chyba Montana, nie Montana. Kurwa, no nie wiem jak ich podejść, ten Caio Pirico jest jakiś skurwiony, wszędzie kurwa jakiś płot pierdolony. No ale Boże, zobaczysz, nie pojechali na imprezownię, pojechali w stronę tego pałacyku. Teraz tak, no, ale wcześniej byli gdzieś tutaj kurwa przy jeziorze, może puścili się z nami. Dobra, to chyba tu odpuśćmy i może miasto i Kujczak. Ta, nie mają samolotu jak coś. Mniej więcej wiemy, kto tam był. Jakaś dupa w czarnych włosach. To ta. Kto? Ewa. Ewa. No to tym. No to, ona to... się przefarbowała na czarne włosy. Ewa, ale to która ma karot? Tak, i ona też jest targetem, bo ona z Judy dzisiaj cały dzień latała i słyszała, jak ktoś tam gada, że. Jak młoda mówiła, że ten. Że stary je pobije. No to kurwa składa się trochę. Ona też pierdolnięta, baba też mogłaby wpaść na taki pomysł. W sumie jak nie mieli samolotu. Nie mają samolotu. Tak, my też zaraz nie będziemy mieli. No czekaj, no, dolecimy. Czemu paliwa nie ma? Lewy silnik, kontrolka. Znaczy prawy. No. Nie zerkniesz? Kurwa, na chuj mam zerkać, lecimy tak. Nie ma czasu na zerkanie, co w każdym momencie mogą wrócić. Okej. Nie takimi maszynami się latał, tylko weźmy sobie wysokość, nabierzmy. I będzie bez problemu. O. Będzie z czego spadać. Mhm. Jak ten, jak nam zabierze ten. Jak zaczniemy spadać z wysokości, to ja to wyląduję. Znaczy, kurwa, no, choćby nawet na wodzie, ale wyląduję. Ta, nie wylądujemy. Ale to na spokojnie. O kurde, machen. Chłopaki, no. Spokojnie. Wsadzamy. Wierzę, dobra, wyskakujcie na dworze. Fale są. Wszyscy cali? Jeden, dwa, trzy, czwarty, gdzie? Ja ze mną git. Wypływa. Nieźle wypływa. Mamy tonącego. Co? No jebany Mike Storm, kurwa, amator. Sięgniesz go? Jasne, że tak! Trzymaj się, Mike! Płyniemy! Do góry, Mike, głowę podnoszę ci! Oddychaj, głęboki wdech i pod wodę znowu, hop! I płyniemy! Głowa do góry, Mike, oddychaj! Spokojnie i w dół! Ja pierdolę! Maria, kurwa, jak mi powyginało! Cześć! Czemu szeptasz? Bo mam plan. Jaki? Sprytny kurwa, zaraz się dowiesz. Zadzwonię do ciebie, bądź pod telefonem. Nie możemy się spotkać, jestem na Caio Pirico. Z kim? Kurde, nie uwierzysz. Ale to nie jest czas na to, żeby się to tłumaczyć. Serio, zaufaj mi i czekaj na telefon do mnie, okej? Okay? Dobra, lecę. Wow, nie, tak, nie, tak, nie, o kurwa, by nas przeciągnęło. Jo, pierwszy raz od dłuższego czasu straciłem panowanie nad jakąś maszyną, kurwa. Wow, ej, nie, to nie ja! To naprawdę nie ja, kurwa, przysięgam, to nie ja, to się samo zrobiło, kurwa. Jakiś admin mnie, kurwa, troluje. Dobra, jak się... A słyszałeś, co mówiłem o Majku, czy nie? Nie. Sonia mu stanęła przed maską, bo tam od dwóch dni są pokłóceni czy coś. I mówi, no to tam się kłócili coś i mówi, no to rozjedź mnie. A Mike co zrobił? Rozjechał ją. I teraz w szpitalu rozjebana leży. O. Niby propsuje, ale nie do końca, nie? Bo się wkurwi ten.
jak stary się dowie, to... Między nami, już... między nami propsuje, oficjalnie pogar... Po, ten... Ofi... No tak, no ten. Ale... No kurwa, konsekwencje za tym mogą pójść różne. A. Jak się Luka dowie, to kurwa... Klik, klak, bang, bang. Kto mówi? Czołem. Czołem. Tutaj Trevor, dzwoni w imieniu Letty. Mieliśmy mały wypadek. Ale spokojnie, pomoc już nadlatuje. Będzie wszystko z nią okej. Okay. Okej, okay. A co się wydarzyło? No jesteśmy na lotniskowcu, nie mieliśmy drogi ucieczki z Cayo Perico, płynęliśmy. No i się rozwalił śmigłowiec. A z nią wszystko w porządku? Żyje? Żyje, żyje, żyje. Ma się dobrze. Okej, okay. Daj mi znaka, jak będziecie na szpital lecieli. Dobra, dobra, na razie. Za dokładnie 90 sekund będę na dole skuterem wodnym. Przygotuj ją. Dobra. Od tyłu. Dobra, 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 idziemy tam. Żyjesz, debilu? Ciebie też miło widzieć. No już to. No jest, mam. Jo! Co ty bałaś? To był długi dzień. Chodź, pogadamy. Dużo dzisiaj. Co? Musisz mi coś opowiedzieć, chodź. Aha. Znaczy nam. Jak to nam? Mi i mojej żonie. Ej, nie? Ja w tym związku. Ale. Siema, żono. Jebany, co odwrócił kota ogonem. Ja byłem facetem w tym związku. Ja już i tak mam dość te dzisiaj. To dopiero początek. Nara, Trevor. Na razie! Mati! Cześć! Zobaczenia. Trzymaj się! Dla mnie jesteś Travolta. Opowiadaj. Co to za miejsce? Kawiarnia. To nie byłaś tu. Nie byłam tu nigdy, no. Nice. No to możemy jutro tu przyjść, jak chcesz. Na kawkę. Okej. Okay. O Boże! To był najdłuższy dzień w moim życiu. Naprawdę, z ręką na sercu. Najdłuższy dzień, jaki przeżyłam, no nie? I wydaje mi się, że to, co wam teraz opowiem, będzie skrócone o 40%, bo wydarzyło się dzisiaj tyle, że pewnie dużo rzeczy zapomnę. No. Generalnie, potem jak mnie zostawiłeś na lotnisku, poznałam tam Michaela i był tam, nie zgadzicie kto. Macie 3 szanse. Kujczak, Gregory Montana i jeszcze jakaś blondyna. Ty miałeś nie zgadywać, kurwa, przecież ty ich widziałeś. Dobra, nieważne, tak. Pojechaliśmy na tą pierdoloną wyspę, po czym okazało się, że nie mamy paliwa na powrót. Trevor zaplanował plan, w którym chcieliśmy zjeść każdego z osobna. W tym momencie powiedziałam ci, żebyś nie przyjeżdżał tam, bo na samym miejscu był Gregory Montana. Ustaliliśmy, że pierwsze zjemy jedną z tych ślicznotek, ale do tego nie doszło. Poszliśmy na brzeg, wróciliśmy. Przyjechały jakieś typy samolotem. Odjechały, ktoś nam podpierdzielił samolot z wyspy. Do tej pory nie mamy pojęcia, kto to był, no nie? Dosłownie. Po czym z Trevorem przepłynęliśmy pierdolony ocean na lotniskowiec tylko po to, żeby znaleźć dwa kargoboby. Jeden z nich nie miał paliwa, leciał nim T, rozwalił się o ocean, a tym drugim latałam ja po raz pierwszy. I zgadnijcie, ile trwał mój dziewiczy lot? 3 sekundy. Pół sekundy. Po tym, jak chciałam wystartować, przechyliłam się w stronę ładunków wybuchowych. Wybuchnęłam razem z nimi. T mnie pozbierał, znaczy no, wyjął mnie z kargoboba. No i potem historię już chyba znacie. Co tam robił Montana na tej wyspie? No, szczerze, sama nie wiem. Ale podobno jest znajomy Michaela. Czyli Kujczaka też? Kogo? Kujczaka. Ale T wyjaśnił mi, że nie trzymają się z nim, tylko po prostu Michael jest człowiekiem biznesu i dla niego każda znajomość jest ważna. No, a o czym gadali? Czyli lekcja, o której ci mówiłam. O czym gadali? Szczerze mówiąc, to po prostu byliśmy tam zwiedzać wyspę, nie gadali nic ciekawego. No, tak rekreacyjnie. Dlatego dzwoniłam do ciebie.
dlatego dzwoniłam do ciebie, czy w jakikolwiek sposób będziesz chciał wykorzystać to, że Montana znajduje się na wyspie razem z nami. Ale ty właśnie wtedy byłeś w szpitalu. Aha. To co mi chciałaś powiedzieć? Nie no, zadzwoniłaś mi, żebym nie pod żadnym pozorem nie leciał na Cayo Perico, no to nie leciałem, nie? No. No i dobrze. No. Mm. A wam jak cię on minął? Co, ze Spadino graliśmy w bilarda, uprawialiśmy dziki seks. Tak. Nie żartuję. Aha. Na warsztacie, w pełni full upierdolenie od smaru. Właśnie, ty zaczekaj, daj mi szukaliśmy ukrytego pomieszczenia, wiesz, w pewnym miejscu, ale nie znaleźliśmy. Masz, albo miałaś, albo dawaj, nie miałaś. Więc teraz po prostu mam ochotę na to, żeby położyć się jajami do góry i pójść. Masz jaja? Mam metaforyczne jaja. Okej, okay. Ja już się bałem, że pochodzisz z tej, z... Tajlandii. Musielibyśmy zerwać znajomość. Spokojnie. Oho, czyli są jakieś warunki. No jest ich pełno. Dziwne, żeby nie było, jakbyś siusiakiem biegała. No co, idziemy spać zaraz, nie? Chyba. Tak zmęczony. No. Wy sobie jeszcze może pogadajcie, a ja ten wykam. Dobra, to trzymaj się. Dobra, do jutrka, nie? Dobra. Siema. Cześć, Leti. Cześć. No. No i plan był taki, żeby cię uratować. Z tego lotniskowca, ale niestety, kurwa, zżygałem się. Na tym skuterze. I go zgubiłem. No mój plan był taki, żeby odwiedzić się kargobobem na szpital. I żadnemu z nas się nie udało, jesteśmy nieudacznikami. Piona! Chcz! Lamusy.